dostałem w prezencie we Wrocławiu tomik wierszy i podpieram się wierszem wrocławianina, który poniekąd odpowiada na ten temat. Od razu mi pani przypomniała o wierszach Piotra Klimczaka. Citit anima mea deum vivum. Taki tytuł z łaciny, który tłumaczy się, pierwszy wers od razu nam to ułatwia. My chcemy Boga w książce, w szkole. Zaraz przyleciał Hermes, spłodził władców nowej kolonii. Zjawia się Hades, pokazując róg obfitości. Bywa też Apollo, nadęty psychopata. Przychodzą też boginie i wielu innych. Pana Jezusa autorzy nie zapraszają. No właśnie. Pierwsze, jedno z najważniejszych pytań, jakie pojawia się w katechizmie Kościoła katolickiego, mówimy o klasycznym katechizmie, na przykład autorstwa tegoż papieża, brzmi: po co żyje człowiek? Państwo znają odpowiedź? Niesamowite, nie? Otwierają się bramy paranoi. Filozofowie sobie strzelali w łby, nie umiejąc odpowiedzieć na to pytanie. Nie? No to jest takie proste. Dwa wersy i już jest odpowiedź. Aby chwalić Boga? Aby poznawać Go i wielbić. Jest takie proste, nie? Poznawać Go i wielbić. Po to żyje człowiek. Słuchajcie, po to żyje człowiek. Czy artysta jest człowiekiem? Tak. Więc artysta też ma poznawać Boga i wielbić Go. Na chwilę zostawiamy w pamięci, jak starych matematycznych działania. I przeskakujemy do innej konwencji religijnej, czyli do rachunku sumienia. Do rachunku sumienia jest coś takiego. I ja bardzo dobrze pamiętam stare książeczki do nabożeństwa. Nawiasem mówiąc, po cichu wam powiem, że jestem bibliofilem od bardzo wielu lat i jeden z działów moich bibliofilskich poszukiwań dotyczy starych książeczek do nabożeństwa. Ich mają bardzo dużo. Od XIX wieku. Bardzo ciekawa lektura. Bardzo pouczająca. Więc w każdym bądź razie stare książeczki do nabożeństwa zawierały, o właśnie, instrukcje obsługi, czyli coś w rodzaju takiej ściągi dla penitenta, który ma za chwilę uklęknąć przy konfesjonale, i żeby mu ułatwić rachunek sumienia. Oczywiście wcześniej tam musiał być żal za grzechy, te wszystkie elementy tego sakramentu, ale w każdym bądź razie pojawia się tam takie niezwykłe pytanie, na które negatywna odpowiedź od razu mówi nam, żeśmy zgrzeszyli. No bo wiadomo, czy ktoś tam nie rób, to znaczy, że zgrzeszyłeś. No i to pytanie brzmi, proszę Państwa, tak. Czy wypełniłeś swoje obowiązki stanu? Nie ma dzisiejszych rachunków sumienia, czegoś takiego. Księża o tym nie mówią. Obowiązki stanu. Każdy z nas ma takie obowiązki, niektórzy po kilka nawet. No? I te obowiązki stanu to nie jest tylko to, co się wiąże z pracą zawodową, to, co się wiąże na przykład z sytuacją rodzinną, emocjonalną w naszym życiu, odpowiadanie za drugiego człowieka i takie tam inne, matka, ojciec, no różne, brat czy siostra, wszystko, każdy to krzyżowo idzie przez nasze życie bez przerwy, ale obowiązki stanu to też jest kwestia naszych pasji życiowych.
Nawet jak piszesz wiersze, to są też obowiązki stanu. Poeta ma obowiązki stanu. Stanu poety. Jeżeli sednem naszego życia jest poznawać Boga i wielbić Go, to i dla artysty obowiązkiem stanu będzie poprzez to, co czyni jako artysta w ramach dziedziny artystycznej, którą uprawia i talentu, jaki otrzymał od Pana Boga, no właśnie to robić. Czyli wielbić Boga, poznawać Go poprzez swoją twórczość i wielbić Go. Czy to znaczy, że sztuka ma być kościółkowa, dewocyjna? Że się trzeba biczować, krzyżem leżeć? No bzdura totalna. No nie. Poznawanie Boga to jest czasami ból, rozdarcie, różne rzeczy. Opisywanie tych wszystkich stanów poprzez sztukę od wieków inspirowało. I możemy sięgać. I dzisiaj też jest to możliwe. Ba, może nawet dzisiaj byłoby to jeszcze bardziej niesamowite. Próbować opowiedzieć o Bogu wśród nas, tu, we Wrocławiu, poza ścianami tego miejsca. Gdzie On jest? Jak to z Nim jest? W ludziach, w naszych działaniach, w tej wolności, za którą tęsknimy, o której chcemy opowiadać, a nam nie dają. No, czy odpowiadam na pytanie? Tak. Bardzo się cieszę. A propos tej wolności, maleńki powrót do niezrealizowanego we Wrocławiu spektaklu, który nie zostanie tutaj pokazany w Teatrze Polskim. Wymyśliłem oczywiście, bo ja też się param scenografią, czasami różnym wydawcą jestem, tu jest jedna gazeta, o której wam zaraz opowiem, którą wydajemy. No więc wymyśliłem plakat do tego spektaklu i oczywiście rozmawiałem ze służbami tam już marketingowymi w teatrze i takie tam różne, miałem różne pomysły na to, jak promować. Wymyśliłem już nawet film, tak zwany trailer, który ma pokazywać ten spektakl. No i zacząłem opowiadać o tym plakacie i z każdym słowem, gdy opowiadałem, jak on ma wyglądać, to widziałem, jak się rozszerzają oczy mojego rozmówcy, jaki jest przerażony. To teraz wam opowiem, zobaczę na pociemku wasze oczy za jaki to ma być jaki to miał być plan. Więc, proszę państwa, tak. Mamy dwie bohaterki, prawda? Dwie panie. Ja chciałem, żeby to był plakat fotograficzny, ale tak, żeby ta fotografia została rastrowana na taką grafikę, nie? Że to takie jest, nie? Duże zbliżenie na buzie dwóch pań, ciasno, plakat w pionie i te twarze wpatrzone w nas, oczy tych kobiet. Oczywiście to miało być zdjęcie tych aktorek, które miały wziąć udział w tym widowisku. Oczywiście bardzo to takie wszystko tu i jeden charakterystyczny taki moment graficzny, że obie panie mają usta zalepione taśmą, co we Wrocławiu jest modne, ale ta taśma jest oderwana i tak dynda. No i pod spodem ten tytuł, nie? Opowiem ci o wolności. A to rzeczywiście okropne, a w jakim kolorze ta taśma? To czarno-biały miał być. Ojej, to rzeczywiście niedobrze, bo jeszcze by była transparentna, to by była mniejsza aluzja. No więc, no wiecie, no jak ja mam takie pomysły, no to wiecie sami. Ale w sumie dlaczego ta sztuka się nie ukaże w Wrocławiu? Cały czas próbuję to wytłumaczyć. Nie, ale właśnie, tak... Znaczy nie, jaki taki pomysł? No ja jestem faszystą, zgodnie z tezą, jaką zbudowała już rok temu Gazeta Wyborcza, kiedy przyjechaliśmy tutaj ze spektaklem Powrót Norwida i oni zrobili aferę i miały być dwa pokazy i odbył się tylko jeden, ponieważ była pikieta i w ogóle no, było szaleństwo. Opisywano mój teatr i mnie jako w zasadzie takiego nazola. Tu we Wrocławiu? Tak, oczywiście.
I jak teraz tu przyjechałem, no to wrócił faszysta, który tu będzie Narodowy Teatr robił. Taki, prawda, tutaj w zasadzie katolicki. No. A, czyli o to. Tak, no to jeden z elementów. No a na dodatek jeszcze, jak można opowiadać o żołnierzach wyklętych, sam raz używając określenia żołnierki, co mnie jakoś otrząsna. Żołnierki wyklęte, fajne zestawienie. No tak Wyborcza zatytułowała, nie? Żołnierki wyklęte, więc no w ogóle ten temat nie wchodzi w grę, bo natomiast wchodzą w grę inne w tej chwili konwencje, w tych, którym służy kultura. Dwa tygodnie temu w Teatrze Słowackiego w Krakowie, dawny teatr miejski, zwany Sceną Narodową, Wyspiański, te rzeczy, prawda? Który został już dawno zdobyty przez wraże siły marksizmu kulturowego, odbyła się premiera spektaklu, no już zdecydowanie na czasie, bo w związku ze świętem żołnierzy wyklętych, spektakl poświęcony jednej z bardziej znanych postaci, czyli Józefowi Kurasiowi. Pseudonim Ogień. Więc zrobiono taki spektakl, napisano tekst. Nawet mi się nie chce mówić, jak to od strony formy wygląda. Powiem wam tylko, że bohaterowie są ubrani w pióropusze indiańskie i takie inne rzeczy. Ale w każdym bądź razie teza jest prosta, że my opowiadamy o złodzieju i bandycie. Taki spektakl zrobiono. To jest powrót do komunistycznej propagandy z drugiej połowy lat 40. Gorzej. Nawet gorzej. Nie można opowiadać. W polskim teatrze instytucjonalnym nie zrobiono jeszcze spektaklu o żołnierzach wyklętych. Żeby opowiedzieć o tym, co jest dobre. Bo tam było wielu złych ludzi, ja to wiem. Ja ten temat zgłębiłem naprawdę. Ale my mówimy o całokształcie. O tym, co to znaczy dla polskiej kultury, dla naszej tożsamości narodowej, że ci ludzie na tych łączkach wyłażą z podziemi w tej chwili i jest komu podać rękę. Jest od czego się odbić do przodu, do czego się odwołać. I to nie jest do przyjęcia dla tych, którym służy kultura, ponieważ oni boją się o rząd dusz. Wyklęci im zabierają te dusze. Jedyne zdarzenia, jeżeli można tak powiedzieć, teatralne, to były w Teatrze Telewizji wiele lat temu. Teatr Faktu. Tam między innymi ta Golgota Wrocławska, która tu powstała. Tak? No i Inka. I koniec! Rozumiecie? Koniec! Żadna scena w Polsce. 100 kilkadziesiąt teatrów publicznych utrzymywanych z pieniędzy Polaków nie zrobiło spektaklu, który by opowiadał o tej dobrej stronie, o tym, że to byli bohaterowie, że honor, że ojczyzna, że krzywda i tak dalej. Jedyny spektakl, który to zrobił w sposób profesjonalny, bez fałszywej skromności, to jest ten spektakl. Nie ma drugiego w Polsce spektaklu, który by powstał. A pierwszy spektakl, jaki powstał na temat żołnierzy wyklętych w ogóle w Polsce, to zrobił też mój teatr w roku 2000, 18 lat temu. Ja byłem pierwszym w Polsce, który w ogóle się zajął tym tematem w sztuce. Teatralnie, bo w literaturze wiemy, że tak było. Między innymi Janusz Krasiński, prawda, próbował i tak. Ja to wszystko wiem. Natomiast w teatrze nie. W filmie też nie. To wiemy. Więc tak to wygląda. To są odpowiedzi na pana pytania. Chodzi o duszę. Chodzi o głowy ludzkie. Chodzi o to, co my tym ludziom opowiadamy. O to nawet, że jeżeli na spektakl przyjdzie 50 osób, to nie daj Bóg, albo nie daj diabeł, przepraszam, nie daj czort, żeby dwie wyszły i coś im się w życiu zmieniło. A wychodzą i się im zmienia w życiu. Ponieważ teatr daje taką możliwość. Jak żadna inna sztuka. Żadna inna nie daje takiej możliwości, żeby
wziąć cię w siebie i coś z tobą zrobić. I oczywiście dlatego też on jest tak pilnowany, ponieważ zło też można robić przez teatr i ono jest robione przez teatr. I pomijając to, że w większości ludzie tworzący w tych teatrach są bardzo przeciętni artystycznie, delikatnie mówiąc, to jednak tam też się zdarzają ludzie o bardzo wysokich zdolnościach zawodowych. Ale diabeł się takimi też potrafi posługiwać. Tym gorzej dla sztuki, nie? Tym gorzej dla widza, ponieważ no, jest paru takich szpeców, którzy umieją to robić. I to zło robią. To jest świetnie pokazane w zakończeniu powieści Cząstki elementarne Welbecka. Tam jest właśnie to pokazanie, jak przez sztukę, te sztuki wizualne, plastyczne, przez performance, w ten sposób się ludzi wciąga w orbitę zła. Ostatni spektakl, który zrobiłem, to wspominałem o tym, Koniec świata. Planowałem go od kilku lat. Tak naprawdę pierwszy pomysł, że powinienem zrobić taki spektakl, pojawił się 10 lat temu. Zainspirował mnie do tego spektaklu Kapłan z Bractwa Świętego Piusa X. Ksiądz Karol Sztelin, który był przeorem w Polsce przez długie lata. Bardzo dobrze się znaliśmy. Wspólnie robiliśmy teatralne obozy dla młodzieży. Wielka praca wykonana przez kilka lat. I on mnie zainspirował, że ja powinienem opowiedzieć o ojcu Kolbe, teatrem i o Fatimie. 10 lat temu. To we mnie rosło powolutku. Wiele rzeczy musiałem sam w sobie uporządkować, żeby móc to mówić. To nie są proste tematy. Tak jak spektakl mój o Wołyniu, o rzezi wołyńskiej, co dotyczy bardzo mocno mojej rodziny. Osobiście parę osób z mojej rodziny zostało tam zarżniętych. Mamusia się cudem uratowała. Jak to się zwykło mawiać, cudem. Też czekał bardzo długie lata, bo ja balladę o Wołyniu zrobiłem w 2011 roku. I do dzisiaj to gramy. W tym roku też będziemy to pokazywali. Więc to rośnie. I ta Fatima też rosła. Ja już 2 lata temu wiedziałem, że ja to muszę zrobić w roku setnej rocznicy. No, symbolika, nie? Tak jakoś. I tak mi się ułożyło, że premierę wymyśliłem dokładnie 10 października, czyli w Dzień Cudu Słońca. I tak była premiera. I oczywiście nie jest to spektakl o pastuszkach z Fatimy. Chociaż cały czas oni tam są. Nie jest to spektakl o świętym Maksymilianie, chociaż on też tam jest. Jest to spektakl o tym, co tu i teraz. Ale wiecie co? Film. To jest dobry moment, jeżeli można. Tak zwany trailer. Ja wtedy odpocznę chwileńkę. Będzie widać tam z tyłu dobrze? Dobrze. Okej. Koniec świata. Gwiazdka.